Mateusz Ligenza, Radio Z i Dogrywka. Kolejny gość, Rafał Jucz, którego trochę trzeba przestawiać, trochę nie. Scout Denver Nuggets, witam cię serdecznie. Cześć, witam serdecznie. Czy czujesz się mistrzem NBA? Ciężko powiedzieć. Oczywiście jest to ogromny sukces. Jeszcze do mnie chyba do końca to nie dochodzi, ale też specyfika pracy taka jest, że scout dla niego każdy kolejny dzień jest jak po prostu książkę. Przekładamy stronę i dzień po mistrzostwie NBA już o 9:30, powiem to może pierwszy raz, będzie debiut w Radio Z, ale na lekkim kacu. Musieliśmy oczywiście być w pracy, mieliśmy normalnie workouty przeddraftowe, więc nie było też tego czasu, żeby gdzieś to do mnie doszło. Ale powiedz tak, 9:30, kolejny dzień w pracy, a skończyliście imprezę o której? O 5, o 6? Gdzieś ten film się urywa po 4. To jak już bracia Jokicza weszli do gry na Marka Strachinia, właśnie, tak. To już nie każdy, że tak powiem, wytrzymał trudy tego mistrzostwa. Mówi się o tym, że często właśnie to nie jest takie science fiction, kiedy to pewnie przeżywasz, ale że jak zdobywasz mistrzostwo NBA, nagle jest czarter i lecisz do Las Vegas. Wyrobiliście coś szalonego właśnie po tym, jak świętowaliście ten tytuł? To prawda. W ogóle właśnie ostatnie lata, czyli Lakersi czy Golden State Warriors, nawet przy tych obostrzeniach covidowych, 15 minut po mistrzostwie od razu mieli prywatny odrzutowiec czekający na nich, który zabierał ich do Las Vegas. W naszym przypadku było to samo. Nasz właściciel Josh Kroenke czekał już na nich samolot przygotowany z alkoholem, ze wszystkimi różnego rodzaju zabawami, które można sobie wymarzyć, ale sami zawodnicy, głównie starszyzna, DeAndre Jordan, Jeff Green, zaproponowali: panowie, zrezygnujmy z tego lotu, przełóżmy go na inny dzień i spędźmy ten czas razem w szatni. I nasza szatnia i tak trochę dosłownie i w przenośni stała się takim miejscem, w którym po prostu byliśmy razem. Gracze zaprosili swoich pierwszych trenerów, trenerów z high school, z college, swoje rodziny, pracowników klubu i myślę, że około 400 osób byliśmy w szatni Denver Nuggets. Pomieściliście się w ogóle? Zrobiła się dyskoteka. Nagle pojawił się sprzęt grający, mikrofon, jak na dobrym weselu, takim dla mnie trochę polskim, bo to głównie prowadzili Serbowie, Jokic i jego banda. Leciała muzyka, paliliśmy cygara, mieliśmy mikrofon, odbyły dedykacje. No było niesamowicie fajnie spędzone czasy. Też pokazuje, że to, co nam się udało zrobić, to było coś wyjątkowego, jak prawdziwa rodzina. No właśnie, ale też to zanim jeszcze tak wrócimy do tej szatni, do tego całego klimatu, to tylko powiedzmy jedno, wyjaśnijmy oczywiście słuchaczom. Denver Nuggets po raz pierwszy w historii zostali mistrzami NBA w serii finałowej 4-1 z Miami Heat. No i ty jesteś od dekady jako scout Denver Nuggets. No i powiedz tak, bo to jest coś wyjątkowego, kiedy stan Colorado, prawda, przeżywa mistrzostwo NBA po raz pierwszy, ale tak naprawdę taką europejską zgrają, bo to nie jest taki typowy, prawda, mechanizm, że pościągaliście jakieś największe gwiazdy, że to byli zawodnicy, którzy mają już jakby ugruntowaną pozycję, tylko dużo tych zawodników, którzy też stanowili o sile tej mistrzowskiej ekipy, to są po prostu wybrańcy w różnych draftach. Jakbyś też opowiedział trochę o tej drodze, jakim szaleństwem koniec końców właśnie było to mistrzostwo z perspektywy tej twojej takiej pracy dziesięcioletniej. Tak, to prawda. Tylko bodajże 2 lub 3 osoby w całej organizacji mają dłuższy staż pracy, więc ja też często żartuję, że no nie nawaliłem w żaden sposób tak, że żaden z 3 szefów, dla których pracowałem, nie postanowił mnie zwolnić. To już jest poniekąd pewnego rodzaju mój osobisty sukces. Oczywiście pracując tam 10 lat miałem kompletne takie spojrzenie, jeśli chodzi o przestrzeń na skali czasu, co działo się z tym klubem. Zaczynaliśmy, nie mieliśmy za wielu kibiców, organizacja kulała, nawet w departamencie scoutingu było 4-5 skautów. Pamiętam mój pierwszy draft, gdzie gdzieś ja, słabo mówiący po angielsku, musiałem obsługiwać telefony, bo nie było po prostu wystarczających rąk do pracy. Dziś to wygląda kompletnie na innym ilu poziomie. Ilu teraz jest na przykład skautów? No dziś w samym dziale scoutingowym, a mamy, można powiedzieć, podział na 2 grupy, czyli college i profesjonalny scouting, czyli NBA G League, łącznie prawie 20 osób, więc to jest kompletnie inne warunki, inne możliwości, a to się wszystko zaczyna i kończy z naszym właścicielem, bo też żartowaliśmy przy okazji tego mistrzostwa, że nikt nie miał ostatnich lepszych 16 miesięcy na świecie niż Josh i Stan Kroenke, nasi właściciele. Oni najpierw wygrali NFL z zespołem Los Angeles Rams, który oni właśnie przenieśli z St. Louis do Los Angeles. Później wygrali NHL, czyli Ligę Hokeja, z zespołem Colorado Avalanche na tej samej hali co my. No i tam potem były żarty, bo mają 4 zespoły. Nuggets i Arsenal. Kto będzie z nich ostatni, no ten będzie miał najgorzej, więc ta warka trochę korespondencyjna w tym roku była. Oczywiście trzymaliśmy kciuki, Arsenal był też dość blisko. No mamy szczęście, że nam się udało, ale wracając do tego pytania, dla mnie to też była ciekawa nauka tego, jak ten zespół ewoluował i myślę, że nie jest to buńczuczne powiedzieć, że można powiedzieć, że prawie cały świat kibicował Denver Nuggets, a zwłaszcza ta europejska część kibiców ze względu na Jokicza, ale też styl gry. Często kibice czy eksperci mówili, że Nuggets grają w taki sposób, jak powinno się grać w koszykówkę, czyli cała piątka, kolektyw, dzielimy się piłką, gramy zespołowo. No i nic dziwnego, że na fecie mistrzowskiej witało nas ponad 1 000 000 ludzi. To było coś niesamowitego, bo Denver
Denver, czy w ogóle stan Colorado, to jest przede wszystkim stan futbolu amerykańskiego. Świetna era Broncos, Peyton Manning, ich mistrzostwa. Na ich chwecie mistrzowskiej było prawie 2 miliony ludzi, mówiło się, ale dla nas ten milion, ludzie czekali niektórzy 47 lat i te historie i ludzie, którzy po prostu przyszli, żeby nas pogratulować, przywitać, to było coś niesamowitego. Pokaż koszulkę może troszeczkę gdzieś do kamery, jakbyś mógł gdzieś tam, może tam spróbujmy. Jeżeli złapiemy, spróbują realizatorzy za chwilę pokazać. Mam nadzieję, że o ile dobrze mnie gdzieś tam słychać i będzie okazja, żeby pokazać koszulkę Rafała, bo to jest oczywiście koszulka, o, przybliżymy ją troszeczkę. Mistrzowska, no jest to totalny rarytas. No, szkoda, że brakuje tam jakichś podpisów może właśnie Jokicia czy kogoś, ale opowiedz o tym, jak ona jest szczególna dla ciebie, bo to jest taki trykot mistrzowski, który nie kupisz sobie w sklepie ty jako kibic, tylko jesteś pracownikiem i tak jak powiedziałeś, no czujesz się jako mistrz NBA. Ile ona waży? Waży sporo. To też ciekawe, bo kiedy mnie zaprosiłeś tutaj do radia, zastanawiałem się, w co się ubrać, coś fajnie byłoby właśnie założyć symbolicznego, żeby pokazać to mistrzostwo i co prawda umówiliśmy się tutaj z kolegami, że tych koszulek nie pierzemy, no ale myślę, że taka obecność i taki zaszczyt, jak obecność tutaj bycia u ciebie w radio, wybrałem się po raz pierwszy. Przepraszam. Więc tym bardziej też przyjemność po mojej stronie. Tych gadżetów mam dość sporo, autografów, piłek, koszulek, które dało się zebrać, mimo że ja nie jestem osobą jakoś tam przeczuloną, bo też praca w sporcie. Jesteś ich kolegą po prostu. Praca 10 lat w sporcie też sprawiła, że ten gdzieś tam, można powiedzieć, gatunek, ładunek emocjonalny jest troszeczkę inny dla mnie. Jestem poniekąd wyzbyty trochę z emocji, tak brzydko powiedziawszy, jeśli chodzi o takich stricte kibicowskich, bo każda decyzja, co dzieje się na boisku, ja muszę ją na chłodno, analitycznie gdzieś tam ocenić, a najlepiej jeszcze ocenić, na ile ona się przyda dla klubu, tak? Bo każdą decyzję, jaką my podejmujemy, każdą akcję, którą oglądam, zawsze jest zamysłem, co ja mogę zrobić, żeby Denver Nuggets stali się lepsi, więc to też troszeczkę gdzieś tego kibica ze mnie zabiera, no ale właśnie ten mistrzowski run i te playoffy znów pozwoliły czuć mi się trochę kibicem. Też nie ukrywam, że jak tylko awansowaliśmy do finału NBA, mój generalny menedżer Calvin Booth zadzwonił i powiedział trochę brzydko: Rafał, pakuj swój tyłek i przylatuj do Denver, więc byłem. Ten ostatni mecz też, byłem, prawda? Na wszystkich meczach. A na wszystkich koniec końców. Ale było tak, że byłeś na meczu i leciałeś do Europy, miałeś jakieś obowiązki? Tak. Ominąłem mecz czwarty w Miami, ale kiedy się okazało, że mamy szansę wygrać to w Nuggets, od razu na ten mecz przyleciałem, dlatego też tamta doba i ten mecz piąty był dla mnie o tyle niesamowity, że moja doba miała ponad 40 godzin. Prosto z lotniska, tak? Więc wszystkim mówiłem, że jak gdzieś tutaj padnę, to nie ze względu na nadmiar szampana, tylko bardziej jetlag i wiele godzin, ale faktycznie emocje były niesamowite. No i też bardzo miło mi, że przede wszystkim prezes klubu sobie nie wyobrażał, żeby mnie na tej fecie mistrzowskiej nie było. To powiedz o tym ostatnim meczu. Ja go oglądałem też oczywiście za pośrednictwem przekazu telewizyjnego i z jednej strony to był trochę taki nudny mecz, okiem pewnie jakiegoś tam kibica czy analityka. Nie było to jakieś wielkie show, to nie był All-Star Game, prawda? Natomiast wyrachowanie krok po kroku do tego tytułu mistrzowskiego. No i tak naprawdę mam wrażenie, że ten ostatni mecz pokazał, że wszystko tam było pod kontrolą, że jakby no już nie miało prawa nic się wymsknąć. Natomiast z perspektywy ciebie, siedzisz tam, oglądasz, obserwujesz, patrzysz na zegarek, za chwilę będą te piękne trofea. Jak ty to wspominasz? Tak, już cały ten dzień, można powiedzieć, że niesamowicie się dłużył, ale w momencie, kiedy pojawiłem się mniej więcej 2-3 godziny przed spotkaniem na hali i rozmawiałem chwilę z Jokiczem, powiedział mi, że już do Miami nie wracamy, zwłaszcza dlatego, że nie chcę ciągać swojej młodej córki, to wiedziałem, że na pewno tego dnia wygramy to mistrzostwo, bo Jokicz, jeśli ktoś mówi, to zazwyczaj tak się dzieje, zwłaszcza jeśli chodzi o koszykówkę. Ten mecz tam też się niesamowicie dłużył, bo wszyscy mieliśmy świadomość, jak wielka to jest chwila, 47 lat. Też trzeba wiedzieć, że my jako front office, dział scoutingowy, większość meczów oglądamy w sali konferencyjnej. Mamy tam dużo lepszy pogląd, lubimy sobie analizować na chłodno. Stop klatka. Kamery, bezpośredni kontakt z członkiem sztabu szkoleniowego, ewentualnie jakieś podpowiedzi. My ten mecz oglądamy stricte taktycznie, ale to był taki mecz, który pozwoliliśmy sobie oglądać razem z naszym właścicielem, z jego najbliższymi partnerami biznesowymi, z jego rodziną, w jednym z takich pomieszczeń dla VIP-ów, który był oddalony dość daleko od hali, bo jest na samej górze, ale dla nas najważniejsze było to, żeby robić to razem. Myślę, że to też pewnego rodzaju pokazuje. Cieszyłeś się trochę też tym meczem? Właśnie, że nie było oglądania analitycznie, wiesz, tak typowo zawodowo? Na pewno, tak. Już myślę, że czekałem po prostu na to mistrzostwo. I gdzieś tam półtorej minuty przed końcem, kiedy już wiedzieliśmy, że sytuacja jest pod kontrolą, ktoś dał sygnał i mówi: biegniemy w kierunku ławki. I to chyba było najdłuższe półtorej minuty w moim życiu, żeby gdzieś tam być z zespołem. Bo chcieliśmy, żeby pierwsze osoby, z którymi będziemy się cieszyć, to byli gracze, trenerzy, pracownicy klubu, żebyśmy my wszyscy razem oddzieleni
mogli chwilę spędzić czasu po prostu razem, no bo wszyscy razem na ten cel ciężko pracowaliśmy, choć ja jako scout miałem tego wkładu, można powiedzieć, że najmniej. Chociaż z drugiej strony, to wiesz, tak ja cię trochę pochwalę, może tak celowo, tak nie chcesz tego robić, bo jesteś skromny, natomiast no, maczałeś palce w transferze chociażby Nikoli Jokicia. Tak, mówi się, że najlepsze decyzje skauta są te, których nie podjął, czyli te, których gdzieś zalecił, żeby ich nie robić. I często się mówi, że scouting to jest proces eliminacji. Ja jestem dużo bardziej gdzieś tam dumny z decyzji, które powiedziałem szefowi, zawetowałem je, czyli powiedziałem, tego zawodnika kompletnie nie bierzmy, będzie to zły kontrakt, doprowadzi nas do złej sytuacji. I o tym za bardzo się nie mówi w mediach, bo zawsze się postrzega skauta przede wszystkim na podstawie jego CV i tych graczy, których wybrał. Ja już mogę powiedzieć dość nieskromnie, że ponad 10 graczy, zarówno po koledżu, z Europy, ale też z wolnej agentury, czy to z Australii, czy z Chin, sprowadziłem do Ligi NBA i dla takiego zwykłego chłopaka z Warszawy tutaj, który... Teraz gdzieś, już jest na woli. Tak, teraz już pod Warszawy, który gdzieś tam oglądał tą koszykówkę i pamiętam jeszcze w podstawówce zarywałem noce, oglądałem mecze NBA, nigdy nie marzyłem, że w ogóle będę miał okazję oglądać mecze NBA z hali, a dopiero później gdzieś sprowadzać tych zawodników, być z nimi w kontakcie, przyjaźnić się z nimi, bo dziś gdzieś kibice mi pytają, czy ja w ogóle przybiję piątkę z Jokiciem, czy z nim rozmawiałem. Jesteśmy w stałym kontakcie, tego lata również go odwiedzę w Somborze, w Serbii, ale to też nie są rzeczy, które ja potrzebuję gdzieś tam eksponować, pokazywać. I wrzucasz tego na Insta Stories i tak dalej. Nie ma takiej potrzeby. Zresztą to jest też pewnego rodzaju rytuał i etykieta pracownika klubu. My normalnie z zawodnikami jadamy w tej samej jadłodalni w klubie, gramy razem w tenisa w naszym centrum treningowym, gramy w ping-ponga, gramy w koszykówkę 3x3, choć ja już powiedziałem, że z braćmi Jokicza nigdy nie zagram, bo to jest połączenie MMA i koszykówki, więc ja sobie dałem spokój, można powiedzieć, ale to naprawdę klub sprawia, że czujemy się wszyscy jedną częścią. I myślę, że też dla mnie nie dostałem chyba więcej życzeń oprócz mojego wesela niż po tym mistrzostwie NBA, głównie właśnie ze względu na Nikolę Jokicia i można, nie chcę powiedzieć naszą drogę, ale tą drogę, którą przybyliśmy w tym samym czasie w klubie, tak, kiedy on do niego dopiero dochodził, uczył się europejskiej koszykówki, a ja jako młody scout, może trochę jeszcze niepewny siebie, niepewny NBA, gdzieś tam przysłowie, bo tą ręką waliłem w stół i mówiłem, że tego zawodnika warto oglądać i warto sprowadzać. Chociaż tym bardziej, że jak został wybrany w draft, to tak naprawdę no, nikt nie chciał oglądać tego momentu, bo wówczas chyba przerwa na reklamę, prawda, kiedy został ogłoszony Jokic. O tak, myślę, że nikt nie spodziewał się, że będzie tak świetnym graczem. Również my, nie ukrywam, że mieliśmy 3 wybory, zanim postanowiliśmy jego wybrać, więc gdybyśmy wiedzieli, że będzie przyszłym MVP, wybraliśmy go z 11 pikiem. My ten pik wymieniliśmy na 16-19 i też ja muszę powiedzieć szczerze, otwarcie, że na tamten czas uważam, że Jusuf Nurkić będzie lepszym zawodnikiem. Scouting to przede wszystkim jest nauka pewnego rodzaju projekcji, przewidywania przyszłości. Mówi się, że na szczęście dobry scout no nie jest jak saper, może się pomylić więcej niż raz i gdzieś tam te współczynniki tego przewidywania i dobrej precyzji, w moim przypadku to jest gdzieś koło 70%. Mówi się, że dobry scout ma powyżej 50%, tak, że to ryzyko jest naprawdę ogromne, a to, co chyba najbardziej denerwuje scoutów i sprawia, że to jest ten element ryzyka, wiele czynników, których my nie możemy kontrolować, czyli coś, co ja napisałem na piśmie, na kartce, że przewiduję, tak się wydarzy, nie wiem, jak zawodnik się zachowa, kiedy zarobi ogromne pieniądze, kiedy nagle pozna nową żonę, kiedy wpadnie złe towarzystwo, zacznie korzystać z używek, albo dostanie po prostu urazu, będzie musiał się rehabilitować, albo się nie odnajdzie w szatni, tak, bo choćby z Jusufem Nurkiczem był to bośniak, wychowany, można, nie chcę powiedzieć, że trochę w antyamerykańskim środowisku, ale na pewno w takim, że nie czuł się komfortowo w Stanach Zjednoczonych, w tej kulturze języka i szatni, i też miał duże problemy, więc też są rzeczy, które dopiero się często okazują na miejscu, więc dla nas jako skauta myślę, że Jokic był taką perełką, którą widzieliśmy, ale to by się na pewno nie wydarzyło, gdyby nie mój szef, ówczesny Tim Connelly i Artura Skarniszowa, bo ja jako młody scout jego nazwisko przyniosłem gdzieś tam w notesie, ale to oni też wideoanalizą i swoimi decyzjami sprawili, że go wybraliśmy w drafcie. Ja tak właśnie chciałem też trochę powiedzieć o swoim osobistym przeżyciu, dlatego że miałem okazję Nikolę Jokicia obserwować podczas zeszłorocznego Eurobasketu, dlatego że graliśmy oczywiście z Serbią w grupie w Pradze i nigdy nie zapomnę, że korzystałem z każdej okazji, kiedy była rozgrzewka, kiedy był trening Serbów, kiedy też była taka zwykła rozgrzewka przedmeczowa, no to obserwowałem szczególnie oczywiście Jokicia, no bo świeżo upieczony wówczas MVP sezonu regularnego, no i też mówiło się o tym, że ten Eurobasket był najlepiej obsadzony, natomiast to, co mi imponowało, to on zawsze przechodził jako pierwszy,
na parkiet, często schodził jako ostatni, oddawał te rzuty z każdej pozycji, z czasami wydawało się z taką niechlujnością, a zarazem z nieprawdopodobną precyzją i też pokazywał, przynajmniej ja go tak odbierałem, że jest takim zwykłym, normalnym gościem. Natomiast moje pytanie jest następujące. Co stanowi o sile tego, że on jakoś nieprawdopodobnie może ten ukryty talent tak doszlifował, tak rozwinął, że tak jak mówisz, że mieliście wcześniej dwa inne wybory, a koniec końców on jest kimś, kogo każdy zespół chciałby mieć, a wy macie chyba go jeszcze podpisanego na 5 sezonów. Tak, to prawda. No i mam nadzieję, że tam swoją karierę zakończy, że nigdy z Denver nie odejdzie. Dla nas też to był taki moment lekkiego złapania oddechu i odpoczynku, no bo mając takiego gracza, ludzie sobie nie zdają sprawy, jaka to jest presja i ciężar, przede wszystkim emocjonalny, żeby pokazać jemu, że z tym klubem, że w Denver Nuggets można wygrywać mistrzostwa. Historia pokazywała przypadki wielu zawodników, którzy w pogoni za mistrzostwem, mimo że w danym otoczeniu środowisku czuli się dobrze, odchodzili. Organizacja nie była w stanie zapewnić im odpowiednich warunków, a my jedną z takich właśnie motto, które mamy na ścianie, mówi, że naszym zadaniem jako Denver Nuggets front office jest zapewnić każdemu zawodnikowi warunki, żeby optymalnie wykorzystał swój talent. Jeśli to się wydarzy w przypadku każdego z 15 zawodników w składzie, oto szansa będzie na coś wyjątkowego. Oczywiście myślę, że tego mistrzostwa nie byłoby i nie byłoby Denver Nuggets bez Nikoli Jokicza, ale również Jokic, trzeba to powiedzieć szczerze, otwarcie zawdzięcza dość sporo naszej organizacji. Podpisaliśmy go jako młodego chłopaka, jeszcze wtedy z nadwagą, z którego... Krążą wiele... te zdjęcia, prawda? Tak. Jak misi Ogi taki trochę. Z którego wiele osób się oczywiście śmiało. Bez odpowiedniej etyki pracy dostał wszystkie warunki. No przede wszystkim Steve Hess, który z nami już nie pracuje, ale on gdzieś tam zasiał przede wszystkim wszystkie odpowiednie dobre nawyki żywieniowe. Jokic, kiedy przyjechał do Denver Nuggets, on to dziennie wypijał hektolitry napojów gazowanych. Ja tylko takie tradycyjne jedzenie serbskie, które poniekąd przypomina polskie, czyli dużo mięsa, zalane wszystko tłuszczem, wszystko na głębokim gotowaniu, co nie pomagało na pewno w optymalnej formie fizycznej zawodnika, ale to, co Jokic miał, to co mówimy w żargonie koszykarskim, to jest wyjątkowy procesor, czyli właśnie głowa, to jest jego największy talent, który nie do końca widać na boisku, bo dziś koszykówka trochę stała się jak wybory, nie wiem, Miss Bikini, że ocenia się zawodnika, zanim jeszcze jest pierwszy rzut w powietrze oddany i się mówi, o, on wygląda na koszykarza. No, tak o Jokiczu na pewno nikt nie powie, ale ten koszykarski procesor sprawia, że jest wyjątkowy, że gra w koszykówkę kompletnie na innych zasadach. My często mówimy, że inni grają w warcaby, on gra w szachy. I to często po nim widać. I my też w naszym dziale scoutingowym co roku analizujemy wielkie osobowości sportów, różnych dyscyplin. Pamiętam, jak takim wydarzeniem było, gdzie mieliśmy okazję od Wayne'a Gretzkiego, jednego z najlepszych hokeistów świata. To, co go wyróżniało właśnie też w naszej opinii po naszym spotkaniu, świetna pamięć fotograficzna wręcz. Zawsze pamiętał, gdzie są wszyscy pozostali koledzy na boisku i to samo ma Jokic. W momencie, kiedy przerwiesz akcję, on wie, co się dzieje z tyłu za nim, co się dzieje przed nim i co ty zrobisz, kiedy jeszcze ty nie wiesz, co ty zrobisz. Skanowanie przestrzenne. I to jest ten przede wszystkim geniusz, ale też takie nieoczywiste, nieszablonowe umiejętności atletyczne, bo jak ktoś na niego popatrzy, o to powie, że ten to atleta. Ale w tych testach, które się przede wszystkim liczą, koordynacja ręka-oko, która jest niesamowicie istotna w koszykówce, czyli jak szybko jesteś w stanie zareagować dłonią na to, co widzi oko. Jokic zawsze jest pierwszy do piłek 50-50, jest pierwszy, jeśli chodzi o wykończenie w tłumie, jest pierwszy, jeśli chodzi o timing, czytanie akcji, ale przede wszystkim też masa pracy, jaką wkłada w raport scoutingowy, w doszkalanie siebie, w znanie tendencji poszczególnych zawodników. To jest siermiężna, ciężka, długa praca, którą on też zdobył w Denver Nuggets, bo sam jest pierwszy do przyznania, że na początku też w takim tylu sposobie nie pracował. Myślę, że też tutaj taki polski kibic mógłby powiedzieć, oczywiście, no, Michael Jordan, LeBron James, to każdy pewnie chciałby się utożsamiać z takimi postaciami, natomiast o Jokicie można powiedzieć, że to jest swój chłop, on też pokazuje, jak się bawi, po prostu nawet tak trochę po polsku, bo teraz widać, w jaki sposób krążą te filmiki, jak tańczy na stole, jak gdzieś tam pije te kolorowe drinki ze swoimi znajomymi. On też po prostu potrzebuje pobyć chyba trochę w tej Serbii, ty też mówisz, że go odwiedzisz. Jaki on jest prywatnie, jakbyś opowiedział o nim tak trochę od tej strony takiej, której no, chcemy go poznać, ale nie tak stricte koszykarsko, bo to, że jest wybitnym koszykarzem, już powiedział i tutaj nikt nie może tego podważyć. Tego pierścienia, który niedługo założycie wspólnie, o którym też sobie powiemy, to już zostanie z nim do końca życia. A jaki to chłop po prostu? Przede wszystkim to jest geniusz koszykarski. Jak każdy geniusz, on przede wszystkim artysta, można powiedzieć, bo ja uważam, że w sposób, w jaki on gra basket, to jest po prostu sztuka. Musi czuć się odpowiednio, musi mieć odpowiednią motywację, ale przede wszystkim jest zwykłym człowiekiem
i bardzo często się denerwuje, kiedy ludzie go pytają, jak to się stało, jak ty to widzisz, jak te akcje robisz. Dla niego to jest kompletnie normalne, on tego nie rozumie. Zawsze tak był, taki był, nie uważa, że jest jakiś w pewnym stopniu wyjątkowy, że jest naznaczony, czy że ma coś innego. Po prostu gra w koszykówkę, sprawia mu to frajdę, chce się bawić, chce wygrywać, chce być najlepszy, ale przede wszystkim mieć tego odpowiednią frajdę. I też my jako organizacja musimy go rozumieć, bo to jest osoba, tak jak każda z nas, ma gorszy dzień w pracy, czuje się przebodźcowana, tęskni za rodziną, za bliskimi, chce pójść do kina i gdzieś tam te jego wyniki w pracy mogą poniekąd spaść, czy pojawić się gorsze. My nie możemy od niego oczekiwać, żeby grał na 110% w każdym meczu, bo to nie jest maszyna. On jest najlepszy, kiedy ma z tego po prostu frajdę, kiedy może grać swobodnie, wolno, bawić się na swój sposób i my też musimy takie warunki mu zapewnić i też wydaje mi się, że optymalne zrozumienie pomiędzy nim a Michaelem Malonem, naszym head coachem, co jest kluczowe, bo trener Michael Malone już w drugim sezonie Jokicza oddał mu klucze do organizacji, grał ofensywę przez niego. No, ja sam pamiętam pierwsze treningi, kiedy Jokic był bardzo blisko podpisu w Barcelonie, kiedy on by trafił do takiego trenera jak Svetislav Pesic, Željko Obradović, co drugi trening by wylatywał. Gdzieś tam sobie nucił muzykę pod nosem, kopał piłkę, bawił się, uśmiechał. No, w europejskim baskecie nie ma miejsca na coś takiego. Tu jest przede wszystkim ciężka praca, żołnierski drill i czegoś takiego po prostu nie ma. W NBA staraliśmy się od początku zapewnić warunki jemu, żeby on się czuł po prostu dobrze. Jest zwykły człowiek, jest przede wszystkim niesamowicie rodzinny. Na każdym kroku są z nim bracia, żona, córka. Niesamowicie skromny, nie do końca lubiący cały ten poklask, te autografy. Dziś w klubie mamy taką niepisaną zasadę, że my go nie prosimy. Jakieś autografy, zdjęcia, dla niego jest to frustrujące. Może nawet trochę się z tym czuje źle, bo nie do końca rozumie, dlaczego ludzie chcą z nim nie po prostu robić. A powiedz, jak przylatujesz do niego i wchodzisz do niego do domu, to on pyta się kawy czy herbaty, albo jest coś takiego, że pokazuje się jako taki zwykły, nie wiem, nawet domator? Tak, tak. Gdzieś tam całe lato się zawsze śmiejemy, że on tylko w klapkach i nie wiemy, jak on trenuje. Krótkie koszulka, spodenki, ale to on nigdy nie pozwolił, bo zawsze to musi mama przede wszystkim u niego w domu, która, nie chcę powiedzieć zastaw się, a postaw się, ale zawsze na tym stole on pęka. No, mi to zawsze przypomina, bo moja żona jest z Podlasia, i zawsze jak tam się pojedzie, to też zawsze ta gościna przede wszystkim i mimo, że rodzina Jokicza za bardzo nie mówi po angielsku, zawsze cię wyściskają, ucałują, no sprawiają, że czujesz się po prostu jak u siebie w domu, nawet i lepiej. Mi zawsze jest wstyd, jak tam jadę, no to gdzieś staram się mocniej na siłowni poćwiczyć i kilka dni nie jeść, bo po prostu dla nich jest obrazą majestatu, kiedy ty nie dokończysz ciasta, nie dopijesz rakii, czyli ich tradycyjnego serbskiego alkoholu. Ale przede wszystkim to, co na mnie zwraca wrażenie, to jest gość, który zarabia rocznie ponad 100 milionów złotych, a po prostu wchodzisz do jego stajni, gdzie ma swoje ukochane konie. Nie dość, że tam śmierdzi, że to się, nie chcę powiedzieć, że rozpada, ale jest takie, jakie było zanim on trafił do NBA. I on się przede wszystkim w tym czuje. Swobodnie, nie robi nic na pokaz, nie wydaje pieniędzy, nie wiadomo w jaki sposób. Przede wszystkim chce, żeby jego bliscy byli blisko niego i czuli się dobrze. To jeszcze wróćmy do tego świętowania, bo tak też z jednej strony trochę powiedzieliśmy, to jeszcze podkręćmy tutaj tempo. Wspominasz o tym, że była przygotowana możliwość wybrania się do Vegas, co wydarzyło by się w Vegas, to by zostało w Vegas, zrezygnowaliście z tego, to domyślam się, że jak obudziłeś się, to pewnie na filmikach pewnie coś musiałeś sobie poprzypominać, ale co pamiętasz, jak wyglądał ten wieczór, to świętowanie, ta obecność tej szatni, bo z jednej strony to na pewno się nie dłużyło, tylko po prostu było jakimś nieprawdopodobnie błyskawicznym przeżyciem, ale co zapamiętałeś, co było może najzabawniejszego, a może coś wydarzyło się kompletnie niespodziewanego, co po prostu rozłożyło cię na łopatki, jak to wspominasz? Tak, tych ciekawych momentów było naprawdę wiele. Myślę, że takim jednym z najciekawszych, który się najbardziej dłużył, to był moment, kiedy każdy z nas dostanie trofeum mistrzowskie NBA w swoje dłonie. To oryginalne Larry O'Brien Trophy, które krąży w NBA, które jest chyba największym zaszczytem i zastanawiałem się po prostu, czy dam radę je utrzymać i czy co się stanie, jeśli gdzieś mi wypadnie, się połamie, jeśli ja będę tą osobą, na które są zwrócone wszystkie oczy świata. Był to naprawdę wielki moment dla mnie, jako przede wszystkim nie ukrywam tego kibica ligi NBA. Dostać to trofeum w ręce, zrobić sobie z nim jakieś tam przysłowie zdjęcie, pocałować, przejrzeć się w nim, no to było coś wielkiego. Od samego początku uciekałem trochę przed Jokiczem, bo on przede wszystkim tych Europejczyków, wiadomo, że w Stanach też jest inna kultura, inne zrozumienie, wziął sobie za cel, żeby każdego do basenu wrzucić. Ja akurat miałem... Udało się bez? Mi się udało bez, miałem mój ulubiony garnitur, nie chciałem go zniszczyć. Druga sprawa, pierwsze to zrobiłem, no to poleciałem po gogle takie narciarskie, no bo ten szampan lał się wszędzie, dostawał się w oczy, to było nie do końca przyjemne. No a potem inna sprawa, to też pokazywało, jak rodziny, kiedy przyszli właśnie braci Jokicza, bracia Valetko Chanchara, których ja znam ponad 10 lat, z którymi może być przyjaźnie się znam, jestem z nimi dość blisko. Bracia Jokicza, jak tak typowe osiłki,
piłki, wzięli sobie za cel każdego podrzucić. Ja oczywiście te szatnie byłem jednym z najmniejszych, więc latałem w to powietrze kilkukrotnie, tylko się za każdym razem martwiłem, czy mnie złapią. No i a takim chyba najśmieszniejszym momentem było, kiedy bracia Jokicza po 12, kiedy przygasło światło w szatni, nie wiem jak to zostało zrobione, ale było jak na dyskotece, powiedzieli: panowie, konsoletę przejmujemy my, teraz leci serbska muzyka, jak chcesz coś zmienić, bo był tam moment, kiedy było buu, powiedzieli: musicie nam zabrać sprzęt z rąk. I do końca rozumiem, że leciała serbska. Nikt się tego nie podjął. A jakieś polskie luty poszły, czy nie udało się? Polskich nie było, były tylko serbskie, ale to było właśnie najfajniejsze momenty, były kiedy bracia Jokicza porwali tenera Michaela Malona w tańce, jak na weselu, przytulasy, ojciec Jamala Mareya, ponadkulturowo, ponad podziałami, wszyscy razem i przede wszystkim wspominanie tych różnych historii, najgorszych momentów, można powiedzieć, kiedy przegrywaliśmy, kiedy nie byliśmy pewni, kiedy były trudne decyzje, no i też nasz ogromnego poświęcenia, bo ja w tym momencie mistrzostwa odezwałem się do trzech osób, przede wszystkim do mojej żony, no bo tylko ona wie, ile czasu poświęcam, ile też ona musi brać rzeczy w domu i każdy z nas powiedział, to mistrzostwo jest przede wszystkim taki sygnał, że to, co robimy, idziemy w dobrym kierunku, warto nagrodę dla naszych bliskich, bo oni wiedzą, ile po prostu nas kosztuje poświęcenia czasu, stresu, emocji, ale też zadzwoniłem do Tima Connelliego, to jest generalny menedżer, który mnie zatrudnił, i Artura Sakarniszowasa, który wtedy był zastępcą generalnego menedżera i który mnie wyszkolił, który, można powiedzieć, że w tym żargonie scoutingowym nauczył mnie, jak to korzystać ze sztućcy, czyli właśnie jak po prostu robić scouting. To są dwie pierwsze osoby, do których zadzwoniłem, oprócz mojej żony, i powiedziałem: panowie, dziękuję wam, bo dzięki wam ten moment stał się dla mnie faktem. No i też wrócą na pewno te wspomnienia, kiedy będziecie odbierać pierścienie. Jeszcze zanim weszliśmy na antenę, to powiedziałeś, że też oczywiście nie tylko zawodnicy otrzymają tę pamiątkę, wkrótce też, chociaż tylko na razie obrączka. Nie wiem, czy będziesz nosił na jakimś drugim palcu coś, co dostaniesz, rozumiem, przed pierwszym meczem w przyszłym sezonie. Pierwszy mecz nowego sezonu, oczywiście ten nadmiar pracy, scoutingu, wyjazdu, zwłaszcza w miesiącu czerwcu, kiedy w domu byłem bodajże tylko 4 dni, żartowałem w biurze, że być może nie będę miał tego dylematu, na którym palcu nosić pierścień, bo być może będzie tak, że będę musiał zamienić małżeński. A że żona się zgodzi? Mimo dość krótkiego stażu, właśnie bardziej ja bym nie miał wyboru. Nie miałbym wyboru, żona by mnie po prostu zostawiła. Ale mówię, no, na słodę będę miał ten mistrzowski tytuł. To oczywiście pół żartem, pół serio, ale też w Stanach obrączkę mężczyźni noszą na lewej dłoni i dla każdego to był szok, dlaczego ja mam na prawej, gdzie na prawej będzie mistrzowski pierścień. U nas to najczęściej na lewej to jak ktoś jest wdowcem, tak? Albo ktoś jest wdową. W Stanach jest na odwrót i ten wszyscy mierzyli pierścień mistrzowski na prawą dłoń, bo też zdejmowaliśmy rozmiary. Każdy pierścień będzie idealnie skrojony pod każdą osobę, ale też miał pewnego rodzaju wyjątkowy taki jakiś sygnał, znak dla klubu i tym się już zajmuje sztab szkoleniowy i nasz właściciel, który nas tą czymś zaskoczyć, żeby ten pierścień był wyróżniony. Nie jest to raczej typ pierścienia, który się nosi na co dzień, no chyba, że ktoś jest fanem kastetów i chodzi w jakieś miejsca, gdzie się czuje niebezpiecznie, bo to jest ogromny pierścień, który... No i też trochę kosztuje, też jakby trochę strach czasami chodzić z taką błyskotką. Na pewno, jest to pewnego rodzaju pamiątka. Ja też nie jestem jakąś osobą przesadnie taką, która gdzieś tam zbiera te pamiątki. Czasami też żałuję, bo z szefem Timem Connellim czy Arturasem Karniszowasem nie mam nawet żadnego zdjęcia, ale zawsze sobie mówimy to, że o której bym nie zadzwonił, druga, trzecia w nocy zawsze odbiorą i mamy przede wszystkim fajne wspomnienia. Znamy swoje rodziny i też nie jesteśmy kibicami, żeby gdzieś sobie brać autografy, robić zdjęcia, koszulki, bo dla nas to jest kompletnie inny, można powiedzieć, poziom współpracy, bycia razem i też, no tak jak oczywiście jest to może nie do końca trafne porównanie, ale tak ktoś był na wojnie razem, jest pewnego rodzaju taka kompania braci i połączenie emocjonalne, bo tylko inny scout rozumie te wyzwania i te emocje, stres, przez co ja przechodzę, no bo tylko on jest w tych samych butach i jest ze mną razem w trasie, więc gdzieś te naprawdę przyjaźnie są wyjątkowe, nawet kiedy już nie pracujemy razem, to nas łączy, no coś, myślę, że wyjątkowego do końca życia. I ten pierścień też Tim, Arturas, moi byli właśnie szefowie, powiedzieli, że przyjadą, chcą zobaczyć, dotknąć. Pół żartem, pół serio, ale no to jest ogromne wyróżnienie i niewielu scoutów miało okazję, bo też nie w każdym klubie tak szeroko front office i back office te pierścienie dostają. U nas a u was tak jest właśnie. U nas właściciel powiedział, że każdy dostanie, no bo raz jeszcze wracamy do tego motto, że chcemy, żeby każdy czuł się rodziną. To jest dosyć, myślę, takie pokrzepiające, gdy pewnie miałeś wiele momentów zawahania, bo jednak jesteś scoutem 10 lat, to jest bardzo trudna praca, trochę okej, nie jesteś sportowcem, ale żyjesz jak sportowiec, bo tych wyjazdów, tych nieobecności w domu, wiem, że rozmawiamy w studiu, ale za chwilę ty pojedziesz na kolejne mistrzostwa młodzieżowe, Europy, świata i tak dalej, choć jest po drafcie, więc teoretycznie ten taki najważniejszy punkt sezonu dla was z punktu widzenia scoutingowego jest już za wami, ale już myślicie o kolejnym sezonie czy sezonach, ale 10 lat w roli skauta. Długo. Nie myślałeś
czasami, żeby to rzucić, żeby to zmienić, a może kiedy już jakby wdrapałeś się na ten szczyt szczytów, czyli zostałeś mistrzem NBA, gdzieś widzisz powoli albo chciałbyś się przekwalifikować, widzisz siebie w jakiejś innej roli w NBA. Czyli nie ukrywam, że miałem propozycję zarówno odejścia do innych klubów, bo każdy z szefów, dla którego pracowałem, chciał mnie ze sobą zabrać. Też to nie były trudne, nie, to nie były łatwe decyzje, były bardzo trudne, żeby odmówić osobie, która cię wyszkoliła, dała ci szansę. Ale dla mnie, nie chcę powiedzieć, że nie jestem osobą ambitną, ale często też tak się pyta, można powiedzieć stricte z rozmowy rekrutacyjnej, gdzie siebie widzisz za 5-10 lat. Ja zawsze skupiam się na tym, co jest tu i teraz, żeby wykonać swoją pracę najlepiej. Uważam, że moja praca jest najlepszą wizytówką mojej osoby, moje wybory, mój warsztat, to jak podchodzę do swojej pracy. Ale przede wszystkim czuję się bardzo komfortowo w organizacji Denver Nuggets. Jestem bardzo doceniony przez pierwszego trenera, przez właściciela klubu, który powiedział do mnie: Rafał, ja chcę, żebyś ty pracował dla mnie jak długo się tylko da. Mam tam świetne warunki. No i też 10 lat pozwoliło mi mieć, można powiedzieć, ważny głos przy stole. Tak? Dziś wiem, że kiedy coś powiem na temat zawodnika, to zostanie po prostu wzięte za prawdę najprawdziwszą i szef nikt tego nie będzie podważał, więc mam kompletną swobodę, jeśli chodzi o Scouting International, mam nielimitowany budżet, sam zarządzam swoim grafikiem, sam decyduję, których graczy będziemy wybierać, zapraszać na testy i uważam, że to też jest właśnie, można powiedzieć, poniekąd sukces mojej ciężkiej pracy, którą sobie zapracowałem i też uważam, że dla Scouta International jest bardzo ważne być w organizacji, która tych graczy chce wybierać, w której ci gracze czują się dobrze. Dziś nawet każdy agent, każdy zawodnik z Europy chce z nami współpracować i mnie to niesamowicie cieszy. Miałem oferty zarówno przeprowadzenia się do Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy po prostu chciałbym w Stanach mieszkać, czy byłbym teraz na to też gotowy. Jestem świeżo 2 lata po ślubie, dopiero co wybudowałem dom, więc są też sprawy prywatne, których nie zawsze można na tyle poświęcić. To jest aż 10 lat, ale mam tylko 31, więc mam nadzieję, że to najlepsze. Takie lata zawodowe są dopiero przede mną. No i myślę, że dopiero czas na jakąś zmianę, czy na myślenie o zmianie będzie, kiedy będę czuł, że się nie rozwijam. A ty po prostu masz fan z tego cały czas? Niesamowitą frajdę, nie mogę się doczekać. Już czekam na każdy kolejny draft, już czekam na jutrzejszy wyjazd. Nie tylko dlatego, że to wyjazd na Kretę, gdzie będzie ładna pogoda i fajna plaża, ale przede wszystkim na dobry turniej, zobaczyć kolejnych graczy. Jest to moja największa pasja. Ludzie odpalają Netflixa, oglądają seriale, ja włączam platformę scoutingową, oglądam kolejne mecze i nie wyobrażam sobie innego stylu życia, bo też trzeba zauważyć, że dla ludzi liczą się przede wszystkim tytuły, ale nie wiedzą, co za tym tytułem idzie. Mój szef, z którym często mam dobrą relację, mówi: fajnie zrobić generalnym menadżerem, idą ogromne pieniądze, ale też masa rzeczy, których do końca nie chciałbyś robić. Decyzje biznesowe, księgowość, zatrudnienie ludzi. Im wyżej pniesz się w tych, można powiedzieć, drabinie Ligi NBA, tym mniej czasu masz na robienie tego, co kochasz, czyli oglądanie koszykówki. Ja sobie nie wyobrażam mojego dnia bez oglądania koszykówki, więc zobaczymy, co przyniesie przyszłość. No właśnie, bo powoli wywołałeś temat generalnego menadżera, czyli tak naprawdę w takiej drabince, nazwijmy to, kariery, bo gdybyśmy mieli grać w jakąś teraz grę planszową, korporacyjną i myślelibyśmy o tym, jak można awansować akurat w twojej organizacji, czyli w strukturze, w której siedzisz, a więc w klubie NBA, to chyba byłby taki naturalny krok, prawda? Na pewno, zanim być generalnym menadżerem, trzeba by pomieszkać w Stanach, poznać strukturę funkcjonowania na co dzień w jak klubie. Jak pachnie szatnia na co dzień, jak pachną te biura, tak? Mimo, że w Denver Nuggets to też wyróżnia naszą organizację, bo każdy z nas ma swój tytuł, który nas wyróżnia, czyli tak w moim przypadku to jest szef scoutingu międzynarodowego, ale my zawsze mówimy: jesteś scoutem, kropka, robisz wszystko. Ja jestem zaangażowany w pracę w G League, NBA, w każdą decyzję. Mam ważny głos, jeśli chodzi o transfery zawodników, ocenę potencjału naszego zespołu. Szef mnie widzi na co dzień przy najważniejszym stole, latam do Stanów 3-4 razy w ciągu roku. Niewielu scoutów international ma taką szansę być, więc uważam, że mam na tyle komfortową sytuację, trochę hybrydową, że łączę to, co mi się najbardziej podoba, czyli mieszkanie w Europie, swobodę, jeśli chodzi o grafik, ale też bycie na co dzień w klubie, ważną decyzyjność, bycie zaangażowanym i przede wszystkim czucie się ważnym, czuciem, że mój głos ma jakieś znaczenie. Wiem, że mogę pomóc dla mojej organizacji, dla mojego klubu i dla mnie to jest przede wszystkim najważniejsze. Mam z tego ogromną frajdę. Rafał, znamy się od, myślę, prawie 20 lat zaraz będzie. Jako nastoletni chłopcy pisaliśmy o koszykówce. Graliśmy razem nawet. I to jest coś niesamowite. Mogę powiedzieć, że grałem z mistrzem NBA. A kiedyś gdzieś tam porzucałem z kimś, kto grał w finale NBA. W ogóle Marcin Gortat napisał do ciebie gratulacje. On jest zazdrosny, że ty jesteś mistrzem NBA. A on był o krok? Znaczy miał niesamowitą karierę, więc myślę, że Marcin nikomu nie musi być zazdrosny. Ale dał gratulacje jakieś czy coś? Gadaliście? Nie, teraz ostatnio nie, ale jesteśmy w kontakcie. Jeszcze kiedy Marcin grał
zawsze sobie starałem gdzieś w kalendarzu zaznaczyć, kiedy czy Clippers, czy Wizards przyletywali do Denver, nieraz, nie dwa się spotkaliśmy, byliśmy w kontakcie, też na początku mojej drogi wiele mi pomógł, jeśli chodzi o specyfikę tego, jak w ogóle umysł gracza NBA funkcjonuje. Nie, muszę to cofnąć, bo gratulował oczywiście, że tak, zamieszczał swoje w mediach społecznościowych, ale tych gratulacji było tyle, że chyba 2 tygodnie mi zajęło, żeby się odkapać z Instagrama, z Twittera, z Messengera, więc już gdzieś to się może zaciera, ale Marcin pisał nawet chyba ze 2 razy, więc to muszę doprecyzować, że faktycznie tak było, ale na początku też wiele mi pomógł. O tym jeszcze porozmawiamy, bo też współpracujecie razem, ale wywołałem ten temat, że znamy się od 100 lat, natomiast ani ty, ani ja pewnie nie sądziliśmy, że tak pewnie te drogi zawodowe się potoczą, tak? Ja mam okazję akurat pracować przy sporcie od tej strony stricte za mikrofonem, też jakby komentując mecze, co ty też oczywiście robisz, choć już coraz rzadziej, bo też masz swoje obowiązki, ale bo przybliżmy troszeczkę oczywiście słuchaczom Zetki ciebie, bo nie wszyscy jeszcze cię znają, ja oczywiście tę drogę mniej więcej pamiętam, ale powiedz, jak zostaje się tym scoutem NBA, bo być może ktoś, kto sobie to odsłucha, odwinie, zobaczy, to pomyśli, kurczę, też chcę mieć taki pierścień, chciałbym pójść w twoje strony. Rozpoczyna się od tego, że trzeba pisać o sporcie, o koszykówce, czy jakoś inaczej trzeba zrobić te pierwsze kroki? Tak, teraz z perspektywy czasu pamiętam, że wtedy jeszcze byłem na tyle młody i naiwny, że mierzyłem na tyle wysoko i nie pozwalałem nikomu gdzieś tam zakopać moich marzeń, że kiedy sobie wziąłem za cel bycie scoutem ligi NBA, bo to było jedno z moich marzeń, kiedy poznałem tych scoutów, no to tak jakbym poznał gdzieś tam agentów wywiadu, którzy pracują undercover, nie widać ich, podróżują po całym świecie, śpią w dobrych hotelach, znają języki, wiedzą, jak się zachować, no niesamowicie mi to imponowało, a przede wszystkim oglądają koszykówkę, jeszcze oceniają zawodników, decydują, gdzie oni pójdą. Mówię, wow, coś niesamowitego. Pamiętam, wróciłem do domu, powiedziałem moim rodzicom, że w ogóle odkryłem taką pracę. Moi rodzice za bardzo nie byli ludźmi. Ile miałeś lat? Miałem wtedy 17-18 lat. Mama powiedziała, okej, super, no to masz sobie to, ale moi rodzice zawsze chłodno, tacy pragmatycznie stąpający po ziemi, powiedzieli, no to spisz przynajmniej listę, co trzeba zrobić i napisz w ogóle, w jakim wieku chciałbyś tym scoutem, co trzeba zrobić, osiągnąć, jakie mieć umiejętności. Ja pamiętam, że napisałem gdzieś tam na lodówce, że w wieku 30 lat chcę być scoutem, przykleiłem to na lodówkę, nawet gdzieś tam w domu pod nosem niektórzy się uśmiechali. Jak w wieku 21 lat zostałem scoutem NBA, ta kartka z tej lodówki gdzieś tam zniknęła, podobno sama się odkleiła, ale myślę, że to gdzieś tam moja mama ją zabrała, ale rodzice mi też bardzo pomogli, bo krok po kroku pchali mnie w odpowiednim kierunku. Mówili, skoro masz znać języki obce, to obowiązkowo zapisali na angielski, niemiecki, inwestowali, pomagali finansowo. Okej, jeśli masz być scoutem, to musisz znać ludzi pracujących w NBA, leć do Stanów. Miałem ogromną pomoc, wsparcie. Żeby przede wszystkim być scoutem, trzeba znać koszykówkę, przede wszystkim od strony zawodniczej, czyli mieć jakieś doświadczenie grać lub trenerskie, być wokół zespołu, znać te mechanizmy funkcjonowania, ale przede wszystkim śledzić graczy i mieć umiejętność przewidywania, kto się rozwinie, kto nie, a żeby to zrobić, trzeba ich śledzić. Ja pamiętam, że sobie kiedyś wybrałem jedną generację zawodników i śledziłem przez 3-4 lata i potem wracałem do moich notatek, okej, z tym zawodnikiem popełniłem błędy, z tym nie wyciągałem wnioski, więc trzeba mieć też umiejętność takich chłodną, analityczną i też nie ukrywam, że doświadczenia takie dziennikarskie, w moim przypadku trochę w cudzysłowie, bo właśnie bardziej naciskiem na doświadczenie niż pracę, umiejętność przeprowadzania wywiadów, researchu, dotarcia do ludzi, bycie komunikatywnym, korzystanie z telefonu, dzwonienie, zbieranie informacji, niesamowicie mi to pomogło, do dziś to wykorzystuję w swojej pracy, bo ja zresztą studiowałem dziennikarstwo i też mnie to dużo ukształtowało i bardzo pomogło w pracy skauta. No właśnie, ale też przychodzi taki moment, kiedy dochodzi do pewnego spotkania, do pewnej kolacji, na które zostajesz wprowadzony, gdzie są najważniejsze szychy związane ze scoutingiem, jeśli chodzi o NBA i masz swoje 60 sekund. Przybliżysz trochę tę historię, kiedy dostajesz pierwsze zielone światło, że ta cała praca, którą wykonałeś, czyli śledzenie generacji koszykarskiej, analizy, w ogóle ocena tego, jaka skala talentu oczywiście jest w Europie, bo opieramy się o rynku głównie europejskim, bo stąd też oczywiście się wywodzisz i tutaj funkcjonujesz. Czyli to słynne 60 sekund. Co to za historia i jak to udało się przekonać włodarzy NBA, ludzi związanych z najlepszą koszykarską ligą na świecie, że gość z Mosu Ochota jest prawda scoutem NBA teraz. To prawda, w tym świadku koszykarskim NBA mówi się przede wszystkim, że ważne jest nie kogo ty znasz, ale kto zna ciebie. I ja
zawsze sobie za punkt honoru postanowiłem, żeby na te turnieje jeździć, podróżować. Myślę, że miałbym też przyszłość jako pracownik biura podróży, bo raz w tygodniu przynajmniej spędzałem czas, oglądałem niskobudżetowe połączenia. Nieraz podróżowałem w taki sposób, żeby zarwać noc w autokarze, w pociągu, żeby oszczędzić na noclegu. Gdzieś tam spałem w fatalnych warunkach, budżet miałem ograniczony, bo wszystko płaciłem z własnej kieszeni, pomagali mi rodzice, dziadkowie, łapałem się różnych mniejszych lub większych dorywczych prac i gdzieś coraz bardziej na tych salonach zacząłem koszykarskich w cudzysłowie bywać. Jeździłem na turnieje, ludzie mnie kojarzyli, widzieli, to jest ten młody z notesem, ogląda, obserwuje, nagle zaczęli pytać mnie o zdanie, zapraszać na kolację i też tak właśnie było w przypadku tej kolacji, którą przywołałeś, to było na Litwie, w miejscowości Szawle, Siole, na Litwie. Mróz niesamowity, chyba minus 30, nie było mnie na taksówkę stać, więc wszyscy już byli na kolacji, ja tam spóźniony, cały zaśnieżony, wchodzę, z butów się sypie po prostu piach, piękna restauracja, której oczywiście nie byłem przygotowany i jeszcze taki młody z impetem, wtedy też takie miałem spojrzenie na świat, że jak cię nie wpuszczają drzwiami, to trzeba oknem wyrwać i wchodzę do tego grona, tam jest wicegeneralny menedżer Toronto Raptors, Mauricio Giardini, agent Jonasa Valanciunasa i wiele różnych osób, które pracowało na bardzo wysokim poziomie, ja po prostu siadam i ktoś mówi, ale kim jest ten młody, on to w ogóle nie pasuje i miałem takie szczęście, że dwie, trzy osoby powiedziały, słuchaj, to jest mój znajomy, ja za niego ręczę, nie ma problemu i okazało się, że ja podsiadłem w ogóle jedną osobę, czego nie miałem kompletnie w ogóle świadomości, ta osoba wraca z toalety, to się okazał Rich Shoebrooks. Na tamten moment to był jeden z moich idoli, bo to był pierwszy taki international scout na planeta, który ze Stanów Zjednoczonych przyjechał do Europy, zamieszkał w Barcelonie, spenetrował ten rynek i sprowadził naprawdę wielu ciekawych graczy, choćby Rudy Gobert, to jest jego taki wynalazek, którego on do NBA sprowadził, ale sprowadził ponad 30 graczy, a przede wszystkim organizował mecz Nike Hoopsami, czyli ten mecz reszty świata kontra Stany Zjednoczone i odpowiadał za budowę składu Stanów Zjednoczonych i to też był wizjoner, osoba, która wtedy już kończyła swoją pracę zawodową, zaraz przechodziła na emeryturę i miałem ogromne szczęście, że on był w momencie, kiedy był otwarty na młodych ludzi, chciał ich uczyć, chciał po sobie coś też zostawić. I powiedział mentor. Do mnie, tak, mentor. I myślę, że też trzeba znaleźć swojego mentora. Ja byłem akurat wtedy gotowy być uczniem, on był gotowy być mentorem, ja o to nie prosiłem. I powiedział, słuchaj młody, ty na tej kolacji możesz zostać, ale po pierwsze to wstałeś, mnie podsiadłeś, a po drugie buduję skład na Nike Hoop Summit, daję ci 60 sekund, strzelaj nazwiskami, kto powinien tam być. No, dla mnie to ogromny szok, no bo wiem, że on jest osobą, która zaprasza. Podejrzewam, że już większość zaproszeń wysłanych nie będę jemu mówił, ale interesowałem się i często też chłodna, analityczna praca sprawiła, że ja sobie już miałem przygotowane w Excelu listę, kogo ja bym zaprosił, więc od razu oczywiście 15 sekund kopara mi opadła i Rich mówi, słuchaj młody, zostało ci 45 sekund, strzelaj. Zacząłem strzelać, rzuciłem 10, Rich nic nie powiedział, odwrócił się, usiadł, przysunął się, zaczął jeść przystawkę, więc ja nie wiem, czy dobrze, czy źle. I mówi tak, słuchaj, moja wizytówka, jutro zapraszam cię do hotelu Hilton, przyjdź na godzinę 9:45, mam dla ciebie 15 minut na kawę. Nie wiedziałem, czy trafiłem, czy nie. Po 15 minutach gdzieś tam stół został dostawiony, do stołu krzesło i mówi, trafiłeś wszystkich. I pamiętam, że na tej Litwie zostałem 2 dni dłużej. Zapłacił mi ten wyjazd, zaproponował, żebym z nim razem pojechał na scouting. Chciał też widzieć, dlaczego ja tych graczy chciałem wybrać, więc dał mi dużo do powiedzenia. To sprawi, że w siebie uwierzyłem, że gdzieś tam ta możliwość spełniania marzeń jest blisko. Więc na pewno każdy z nas miał taki moment, który gdzieś jego życie zdefiniował, pomógł, popnął go w dobrym kierunku. Dla mnie to był taki moment prawie jak z filmu. A nawet aż oczy ci się szkoły, kiedy wspominasz ten moment, ale też to pokazało, że nie bałeś się mieć swojego zdania, bo czasami jest tak, że gdybyś mnie zapytał na zasadzie, dobra, jakich tam będzie 10 koszykarzy, którzy biją Liga NBA i załóżmy, że ja najpierw bym się zastanowił, nie, bo jak ja podam ci tę listę, to bym się ośmieszył i tak, że czasami jest na zasadzie, a to na pewno nie są ci. Jest czasami taki moment zawahania. Tutaj oprócz tego, że przełamałeś te lody, też jakby tę swoją weryfikację, czyli swoich spostrzeżeń, ale jeżeli to się pokrywa z kimś, kto zasiada na tym tronie, czyli tym scoutingowym tronie, który należy już do ciebie od 10 lat, no to też chyba zbudowało ciebie wielką pewność siebie, a ta wizyta w tym Hiltonie, 15-minutowa, jak ją wspominasz? Rewelacyjnie, bo Rich powiedział, że słuchaj, ja niedługo kończę karierę, szukałem kogoś takiego, jak tego młodego, ambitnego, głodnego,
zaproponował mi zresztą współpracę, jeszcze nieoficjalną, wtedy pierwszy mój staż w lidze NBA dla klubu Utah Jazz, w którym on wtedy pracował, i za chwilę też zorganizował mi wyjazd do Stanów, mój pierwszy wyjazd do Portland na właśnie mecz, na jaki Hoop Summit. Opłacił hotel, sprawił, że byłem członkiem sztabu szkoleniowego, że miałem okazję pomóc. Na tym wyjeździe poznałem Tima Connelly'ego, Artura Sakarniszczewasa, którzy później mnie zatrudnili, więc gdyby to się nie wydarzyło, to dzisiaj pewnie bym tu nie siedział i tej pracy nie miał. Więc to dał mi naprawdę dużo. Zresztą do dzisiaj się przyjaźnimy. On już jest na emeryturze, już nie pracuje w scoutingu, ale cały czas też jest moim mentorem. Mam jakieś trudne momenty, zawahania, czy nie jestem pewny, jeśli chodzi o zawodnika, zawsze mogę na niego liczyć. No to jest, myślę, takie bardzo budujące, bo można powiedzieć, że jak z Gwiezdnych Wojen, tak? Czyli padawan i mistrz, choć nie zawsze, prawda? Szczególnie myślę, że ktoś, kto nas teraz będzie słuchać, pomyśli sobie, nie zawsze tak jest w pracy, tak? Że czasami ludzie, którzy są bardziej doświadczeni, boją się, że ktoś młody ich wygryzie, boją się też czasami dzielić się tymi swoimi przeżyciami, doświadczeniami, dlatego że wiedzą, jak to dużo kosztuje i nie zawsze udaje się trafić na takich ludzi. Czyli też trochę szczęście na pewno w twoim zawodzie pomogło być w odpowiednim miejscu we właściwym czasie, co jest trochę hollywoodzkie i to jest, świetnie się tego słucha, ale też myślę, że wiele osób sobie myśli, skoro jest polski scout od 10 lat, to dlaczego nie ściąga tych ludzi z Polski, żeby podbijali ligę NBA, bo właściwie mamy tylko jednego Polaka. No, za chwilę może podyskutujemy, bo może ich będzie dwóch, a może już są, bo chciałem o Brandina Podziemskiego ciebie podpytać. No i też kwestia Olka Balcerowskiego, który będzie grał w lidze letniej. Ale zanim te nazwiska, to jak to jest z punktu widzenia tego, że siedzisz w tej Europie, siedzisz w Lesznowoli, siedzisz w okolicach województwa mazowieckiego, no i nie ma tych Polaków, to znaczy, że nie ma tych talentów na miarę NBA? W Polsce są talenty, ze względu na samą loterię genetyczną, jest bodajże 8 największy kraj Unii Europejskiej, więc gdzieś te talenty muszą się pojawiać, jest wzrost, dobrze sobie radzimy w innych dyscyplinach sportów zespołowych, ale coś sprawia, że one nie do końca, może są dobrze prowadzone, że być może poziom rywalizacji jest jeszcze na tyle odpowiednio wysoki, że też przepadają, że być może idą do innych dyscyplin, że być może też w kulturze polskiej sportowiec nie jest na tyle szanowany lub nie ma też takich możliwości, że wiele młodych osób po prostu rezygnuje z tej ścieżki, tej kariery, i musimy się zastanowić też, jako my, środowisko, otoczenie, co zrobić, żeby tym sportowcom dawać lepsze warunki. Też jeżdżę, podróżuję, odwiedzam różne kluby i myślę, że też kompletnie jest niezagospodarowany potencjał polskiej wsi i mniejszych miejscowości, gdzie w większości na świecie młodzi sportowcy właśnie pochodzą z takich miasteczek, małych miast, takich rodzin. Gdzieś w koszykówkę po prostu są małe miasta, miejscowości, wsie, gdzie te koszykówki w ogóle nie ma. Więc i tak uważam, że biorąc te możliwości na razie, jakie mamy, radzimy sobie dość dobrze jako Polska. Wszystkie młodzieżowe kadry są w dywizji A, ale przede wszystkim, żeby być w NBA, też trzeba wygrać loterię genetyczną, trafić się, mieć odpowiednie warunki fizyczne, mieć pełen pakiet, jeśli chodzi o psychologię, sportu, rozwój, odpowiednie podejście. I to jest mniej niż promil na świecie, więc ciężko, żeby ci gracze co roku byli produkowani. Pamiętam, że w moim bodajże drugim roku pracy w Nuggets zaprosiliśmy Mateusza Ponitkę na testy. Grał w Nuggets na lidze letniej. Dobrze sobie radzi. Była nawet rozmowa i propozycje pewnego rodzaju kontraktu, ale też musimy tu powiedzieć dla słuchaczy, że czasami w Europie można zarobić więcej, że zawodnik też stawia swój rozwój i swoje minuty, swoje dobro. Nie dla każdego jest NBA, nie dla każdego Stany. Mateusz wtedy nie chciał ryzykować, wolał kontrakt gwarantowany. Ja uważam, że trochę szkoda, bo myślę, że do dziś mógłby grać w lidze NBA. Teraz Olek Balcerowski idzie tymi śladami i myślę, że też w lidze NBA później, czy prędzej czy później się znajdzie. A myślisz, że już w tym roku? Ciężko mi powiedzieć. Też Olek trafił na taki moment, gdzie tych zawodników wysokich w NBA jest dość mało, że nie do końca pasuje do stylu, w jaki się gra. Trzymam kciuki, kibicuję, zrobił ogromny postęp. Nie chcę oczywiście dawać... Ale dojrzał trochę? Bo ja pamiętam, że rozmawialiśmy, kiedy nie został wybrany w drafcie, to oczywiście to jakby w prywatnej konwersacji ja pytałem cię dlaczego, co i jak, ale z punktu widzenia takiej rozmowy, gdy mija rok, gdy znów zostaje, prawda, dostaje wyróżnienie, jeśli chodzi o Eurocup, gdy są zapytania z Barcelony i to całkiem myślę, że zasadne i być może jeżeli nie dostanie się do NBA, to trafi do jednego z najlepszych klubów w Europie i oczywiście do najlepszej ligi w Europie, czyli ligi ACB. Natomiast jeżeli Boston Celtics zapraszają go i już były zakusy w zeszłym roku, żeby spróbował
w lidze letniej, to to pokazuje, że on rzeczywiście przez ten rok zmężniał, dojrzał, rozwinął się, wciąż jest młodym chłopem. Może nie chłopcem, no młodym mężczyzną. Na pewno. Myślę, że przede wszystkim ścieżka z Europy do Ligi NBA jest na dwa sposoby. Czyli po pierwsze, albo jesteś na tyle ciekawym prospektem, masz coś wyróżniającego, przede wszystkim warunki fizyczne, albo jedną umiejętność, taką bycie specjalistą, kiedy już w młodym wieku klub cię podpisuje, szlifuje i stara się rozwijać. Albo tak jak Olek, idziesz do NBA przez dobrą grę. On z roku na rok robi niesamowite postępy. Myślę, że tego jego progresu nie byłoby, gdyby nie kadra Polski. Tutaj po raz pierwszy uwierzył, że może być ważną postacią, że od niego też wiele zależy. Zmężniał. Też w cudzysłowie myślę, że mentalnie zaczął brać na siebie trudne decyzje, rzuty, być odważnym, walecznym, ale też dużo bardziej takim wokalnym. I to przede wszystkim widać w defensywie, gdzie stara się dyrygować kolegami, pokazywać palcem, też pokazuje, jaka jest pewność u tego zawodnika. Zrobił ogromny postęp. Oczywiście śledzę go tak jak wszyscy inni skauci NBA, oglądam wielokrotnie. Też ogromny postęp fizyczno-motoryczny. I tak jak mówię, myślę, że prędzej czy później w lidze NBA będzie. Czy w tym roku? Ciężko powiedzieć, bo to też zależy wiele od tego, które kluby, jakie mają potrzeby na danych pozycjach, ile mają do wydania pieniędzy, co dla niego też agent proponuje, co widzi, bo nie ukrywam, że być może taka propozycja z Barcelony będzie bardziej intratna finansowo niż niegwarantowany kontrakt w NBA czy kontrakt dla zawodnika z końca ławki. To już są decyzje, na które musi sobie odpowiedzieć sam Olek, ja za niego trzymam kciuki. Jestem bardzo ciekaw, jak sobie poradzi na lidze letniej. Nie raz, nie dwa przedstawiciele innych klubów do mnie się odzywali, pytali. Za każdym razem te rekomendacje były pozytywne i tak jak mówię, jestem przekonany, że on w tej lidze będzie. A miałeś kiedykolwiek Polaka na swojej liście, jeśli chodzi o rekomendacje do Denver Nuggets? Może kiedyś przeszacowałeś któregoś z nich? Albo być może pojawił się teraz jakiś prospekt, którego masz, może kilku, w perspektywie kilku lat? Mieliśmy Mateusza Ponitka, tak jak na testach mówiłem, na lidze letniej, bardzo nam pasował. A kogoś poza właśnie Mateusza? Był na testach, na treningach Przemek Karnowski, ale wtedy też te problemy zdrowotne go dość mocno wykluczyły. Szkoda, bo dla nas styl, jakim my gramy, on byłby idealnym zawodnikiem. No i oczywiście śledziliśmy Jeremiego Sochana, który też nam bardzo, bardzo pasował, bardzo go chcieliśmy. I tak samo w tym roku Brandon Podziemski, więc gdzieś tych zawodników za każdym razem. Tylko trzeba pamiętać, że zawsze wybieramy zawodników, których w danym momencie potrzebujemy i to też nie jest tak, że ja będę pchał na siłę Polaka, mimo że go znam, że go lubię, że szanuję, bo po prostu w tym roku przede wszystkim szukaliśmy zawodników na pozycje skrzydłowe. Brandon Podziemski był zawodnikiem obwodowym i po prostu nie było takiej potrzeby dla klubu. To zanim jeszcze o Podziemskim, bo też trzeba wytłumaczyć w ogóle, kto to jest. Myślę, że nie wszyscy jeszcze wiedzą. Natomiast Jeremy Sochan, potrzebuję tutaj kilka tematów z tobą poruszyć, dlatego że no myślę, że przebojem wdarł się do Ligi NBA i teraz też pytanie, jak rozwinie się jego organizacja ze względu na wybór z numerem pierwszym w drafcie. Mówimy oczywiście o giga chyba prospekcie, czyli o Wembaniamie. Natomiast z punktu widzenia takiego Sochana i twojej organizacji teraz będzie też ta tak zwana zabawa bij mistrza. No będziecie cały czas no, na tapecie, na świeczniku. Natomiast czy na klub taki jak Denver Nuggets chciałby podebrać Sochana albo właśnie, nie wiem, doprowadzić do jakiegoś trade'u, bo jest to ktoś, kto rzeczywiście przez kilka lat może być, nie wiem, top 5, top 10, jeśli chodzi o zawodników NBA. Jak ty go oceniasz, jego pierwszy sezon i też jego w ogóle rozwój w perspektywie kilku sezonów? Bo myślę, że Jeremy nie mógł sobie wymarzyć lepszych warunków i lepszego początku swojej kariery niż organizacja taka jak San Antonio Spurs. Dostał szybko duży kredyt zaufania. Trafił też do organizacji, która będzie cierpliwa. Mi to przypomina początki budowy Denver Nuggets, gdzie gdzieś bardziej się jednak patrzy przez pryzmat systemu i systematycznej pracy niż codziennych wników i mocno pracują z Jeremim. Zaimponował mi w tym pierwszym swoim sezonie przebojowością, wdarciem do szatni. No jeśli Greg Popowicz widzi w kimś pewnego takie cechy zwycięzcy, porównuje go do Manu Ginobiliego, no to jest to coś wielkiego. I my z tego musimy być dumni. Przede wszystkim świetna praca, jaką wykonali rodzice Jeremiego, w jaki sposób go wychowali, bo dziś mówimy nie tylko o świetnym sportowcu, ale też świetnej osobie, zawodniku, który jest lubiany, popularny w szatni, również wśród kibiców, bo kiedy razem z prezesem Piesiewiczem miałem okazję wizytować, odwiedzić San Antonio Spurs, być tam w Stanach, już w sklepiku klubowym w marcu nie było koszulek i do końca sezonu nie było możliwości wykupienia. On tam po prostu, ludzie go kochają, ale też takich zawodników trzeba mieć w szatni. Mi trochę przypomina, porównując do Nuggets, Aarona Gordona, zawodnika, który robi brudną robotę, który jest fizyczny, twardy, poświęca się dla zespołu, ale też jest przebojowy, jest charakterny, który
który po prostu pomaga tobie wygrywać mecze i to na różne sposoby. To, że Jeremy też pokazał klubowi, że będzie słuchał wszystkiego, nawet jeśli chodzi o trudną decyzję z zmianą rzutu. Wielu zawodników nie miałoby takiej pewności siebie, być może by się bało, kwestionowało, nie chciało. On zaufał, przyniosło dobre rezultaty i myślę, że też to był taki sygnał dla obu stron, dla Jeremiego i dla San Antonio, że tam jest potencjał na coś wyjątkowego. Sezon miał bardzo dobry. Teraz trzeba się dalej rozwijać, pracować nad rzutem. Myślę, że też z Wiktorem Wembanyamą świetnie do siebie pasują, że jeszcze bardziej rozkwitnie, rozwinie się Jeremy Sochan i tak trochę też żartowaliśmy, że fajnie, że nam Nuggets udało się zdobyć to mistrzostwo, zanim Sochan i Wembanyama zdominują ligę NBA za kilka lat. Może tak też być rzeczywiście. Oczywiście też będziemy przyglądać się, jak ten gigant o nieprawdopodobnym atletyzmie, mówię tutaj o Francuzie, będzie też stawiał pierwsze kroki w lidze NBA, ale jeśli chodzi właśnie o twoją wizytę z prezesem aktualnie też PKL-u, ale też Polskiego Związku Koszykówki Radosławem Piesiewiczu mam tutaj na myśli. Jak wspominasz w ogóle tę wizytację właśnie u Sochana? Dlatego, że z jednej strony kibice reprezentacji Polski oczekują, że zagra chociażby w tym roku w prekwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich, które przecież odbędą się u nas w Gliwicach w sierpniu tego roku. Chyba są też zakusy, że pojawi się Greg Popovich i w ogóle organizacja San Antonio Spurs we Wrocławiu. Ale jak z perspektywy tego, że my będziemy jednak patrzeć na Sochana jako na reprezentanta Polski, tego, że on to, że gra o pierwszej, drugiej, czwartej w nocy, widzę NBA, to jedno, trzeba być czasami freakiem, prawda, żeby zarywać te nocki. Ale co innego, kiedy grasz z orzełkiem na piersi? Co dała ta wizyta? Czy w czymś pomogłeś? Jak ją wspominasz? Czy dla mnie przede wszystkim to był ogromny zaszczyt, że Polski Związek Koszykówki zaproponował mi pewnego rodzaju współpracę, wręcz otwarcie poprosił o pomoc i też nie ukrywam, że być może szkoda, może nie szkoda, że wcześniej nie było takich propozycji, no bo pracując przez 10 lat w NBA, no, nie chcę powiedzieć, że to jest jak... Nie korzystano z ciebie. Jak mówił Świerczewski, że kontakty, że tam wszystkich, no ale tak to poniekąd jest, że prezes San Antonio Spurs, nie chcę powiedzieć, mój przyjaciel, mój bardzo dobry kolega zawodowo po fachu, którym się znam. I tak samo w biurze NBA prezes Piesiewicz nie boi się marzyć, być myślami wysoko. Odwiedziliśmy zarówno ligę NBA w Nowym Jorku, jak i San Antonio Spurs. Przede wszystkim po to, żeby wypracować dobre relacje pomiędzy związkiem a San Antonio. Wydaje mi się, że nie chcę oczywiście mówić za prezesa Piesiewicza, ale ta relacja ma trwać na kilka dobrych lat i to było bardzo profesjonalnie przeprowadzone, tak żeby pokazać po prostu, jak wygląda dziś związek, jakie ma możliwości, jakie są nasze cele. Byliśmy tam w konkretnym celu, przedstawiliśmy finanse, możliwości, grafik kadry na kilka najbliższych lat, możliwość też współpracy pomiędzy San Antonio a Polskim Związkiem Koszykówki. Myślę, że już tego lata zobaczymy pierwsze owoce. Ja też nie jestem osobą, żeby tu zdradzać różnego rodzaju szczegóły, ale też... Ja coś powiedziałem, ale to ja. Byliśmy w biurze NBA, nam wszystkim marzy się mecz NBA w Polsce, też podjęliśmy pewnego rodzaju pierwsze kroki, tym bardziej było mi przykro, kiedy w jednej z gazet, już nawet nie pamiętam której, jeśli chodzi o prezesa Piesiewicza, było napisane, że nie było go w tym biurze w NBA, no bo poniekąd strzeliło to we mnie, no bo ja tam przecież to spotkanie organizowałem, byłem tam, mogę za to poręczyć, przedstawiłem prezesa do wielu ważnych osób i już mówię, już w tym roku, w sierpniu będą pierwsze wydarzenia, przylecą zawodnicy, przylecą trenerzy do Polski i też tam ludzie z NBA powiedzieli otwarcie, liczymy na mocną współpracę z wami, miło nam, że związek tam był, widzą potencjał w Polsce, bo to jest bodajże w top 5 uczestników i subskrybentów League Passa, którzy korzystają, to widać, jaka jest tam polska kolonia, jeśli chodzi o NBA, jakie tu jest zainteresowanie. Oczywiście wszyscy sobie życzymy, żeby Jeremy Sochan zagrał w kadrze już tego lata, po to też tam był prezes Piesiewicz, po to też tam była moja osoba, żeby wyjaśnić, pokazać, dojść do pewnego rodzaju konsensusu. Myślę, że już wkrótce będziemy mieli pewnego rodzaju szczegóły i decyzje, ale przede wszystkim kluczem było to, żeby przygotować dla Jeremiego dobre warunki na Eurobasket 2025, bo też nie ukrywał prezes Piesiewicz, no, że to jest coś wielkiego, wielkie wydarzenie. San Antonio nas podjęło rewelacyjnie, spotkaliśmy się z prezesem, z Gregiem Popovichem. To jest też organizacja, która od zawsze wspiera swoich graczy, jeśli chodzi o grę w kadrach narodowych, Tony Parker, Manu Ginobili, więc tutaj żadnego problemu nie będzie. Też my chętnie skorzystamy z ich know-how, wiedzy, wymiany szkoleniowej, być może klinik trenerskich, być może wysyłania naszych trenerów do San Antonio. Takie rzeczy były rozmawiane, były pewnego rodzaju listy intencyjne podpisane, ale to już mówię, to już zostawię prezesowi Piesiewiczowi do zdradzania, tak? A myślę, że jest rzeczywiście szansa, żeby taki mecz NBA, bo wiemy, że jest to NBA Europe, że prawda, kilka meczów w sezonie
chyba teraz to jest kilka, nie wiem, czy jeden, czy dwa, czy może trochę więcej, ale to ty dokładnie się orientujesz, czy to w Londynie, czy w Paryżu, prawda, w kilku miejscach w Europie jest taka możliwość, strzelam. No, w Warszawie oczywiście trochę żal, że nie ma areny z prawdziwego zdarzenia, natomiast Gliwice, nie wiem, Kraków dysponują świetną infrastrukturą do organizacji tego typu meczu. Ty jako też przedstawiciel klubu, który jest aktualnym mistrzem NBA, myślę, że byłby ciekawym kąskiem do tego, żeby coś takiego się wydarzyć. Procentowo, w najbliższych latach, jaka jest szansa, żeby coś takiego się wydarzyło? I mam nadzieję, że nie dostanę po uszach, ale mogę zdradzić, że w marcu tego roku przedstawiciele Ligi NBA byli w Polsce, wizytowali różnego rodzaju obiekty. Mówię, nie wszystkie działania być może trafiają do mediów, nie wszystkie są na razie komunikowane. Myślę też, że w Lidze NBA poniekąd być może rzucono pewne kwoty trochę zaporowe, ale dziś też wiemy, że ze względu na prezesa Pisiewicza w związku, który jest prowadzony bardzo profesjonalnie, są duże pieniądze. Było zapewnienie, że my jako PZKOSZ, jako Polska, ja mówię bardziej jako Polska niż PZKOSZ, jesteśmy w stanie takie rzeczy zorganizować. Nie chcę powiedzieć, że może jestem ambasadorem, ale jestem osobą, która też była po to, żeby to uwiarygodnić, pomóc w komunikacji, doprowadzić do szczęśliwego zakończenia i myślę, że wyjechaliśmy ze Stanów Zjednoczonych w dobrych nastrojach, tak jak mówię, po tamtym spotkaniu ludzie z NBA byli w Polsce, oglądali różnego rodzaju obiekty, rozmawiamy o współpracy, ale też było takie hasło rzucone, że jeśli San Antonio, no bo najbardziej nam by zależało, żeby sprowadzić Jeremiego do Polski, jeśli wybiorą Wiktora Wembanyama, no to priorytetem będzie mimo wszystko dla nich Francja i ten rynek, więc zobaczymy, co to znaczy dla nas. Najbliższe już eventy, mówię, w Polsce z udziałem NBA, zawodników, trenerów będą wkrótce, no i idziemy w tym kierunku, żeby tego było jak najwięcej, żeby kibice, bo mi się też wydaje, że ten potencjał nie do końca był wykorzystany, przede wszystkim kiedy grał Marcin Gortat, Polska też trochę była być może niedoszacowana przez ludzi z Ligi NBA, być może zabrakło też takich właśnie spotkań, obecności, wyjazdów. Dziś wiem, że prezes Pisiewicz ma ambitne cele, żeby być tam często, żeby być w stałej komunikacji i zobaczymy, co to lato najbliższe przyniesie. Naprawdę będzie dużo fajnych wydarzeń dla kibiców Polski, no bo też ja jestem kibicem NBA, chcę, żeby to NBA było w Polsce i myślę, że coraz więcej tego będzie. Rafał, powoli zbierzamy do brzegu, ale wywołaliśmy dwa nazwiska, które jeszcze potrzebuję tutaj z tobą poruszyć i zahaczyć. Brandon Podziemski, czyli wybrany przez Golden State Warriors zawodnik z polskimi korzeniami, choć oczywiście urodzony w Stanach Zjednoczonych. Są takie informacje w mediach. Ja jeszcze tego nie sprawdzałem. Myślę, że jesteś świetną osobą, żeby to zweryfikować. Ile prawdy jest w tym, że Podziemski może zostać reprezentantem Polski? Przynajmniej to, co już na tę chwilę pokazał w jednym z meczów Golden State Warriors właśnie podczas jednego z turniejów Ligi Letniej. Oczywiście ten taki najbardziej prestiżowy to w Las Vegas za kilka dni. Natomiast widać, że no ma rzut, jest ciekawym prospektem, który może też stanowić o sile Warriors, ale... No pytanie, czy jest rzeczywiście jakaś szansa chęci z jego strony, czy też maczałeś trochę palców w tym, żeby przekonać go do tego, żeby taki duet jak Sochan, Podziemski stanowiło sile reprezentacji Polski pod kątem Eurobasketu, który mamy oczywiście fazę grupową w 2025 roku w Polsce. No ja nie ukrywam, że przede wszystkim jako Polak jestem kibicem naszej reprezentacji, chcę, żeby grała jak najlepiej, wygrywała. To jest chyba też jedyny moment, kiedy ja mogę właśnie sobie stricte kibicowsko emocjonalnie pooglądać mecz, napić się piwa, pokrzyczeć, kiedy dla mnie to nie jest praca, a przyjemność, więc chciałbym, żeby kadra wygrywała, grała jak najlepiej. Tak jak mówię, od kiedy jest prezes Pisiewicz i teraz też nowy dyrektor sportowy Kalor Gryko i Łukasz Koszarek zaangażowany przy pierwszej reprezentacji, pojawiły się nowe możliwości, nowe warunki. Kiedyś takich szans też nie było. Zostałem zaproszony gdzieś tam do takiego scoutingu zawodników zagranicznych, do weryfikacji tych nazwisk i faktycznie prezes Pisiewicz z moją pomocą jest w kontakcie z Brandinem Podziemskim, z jego rodziną. Zostały wysłane już dokumenty do Polskiego Związku Koszykówki. Brandin, co już też podkreślał w amerykańskich mediach, choćby nawet przy okazji draftu, zdeklarował chęć grania w Polsce. My doskonale wiemy, co trzeba zrobić, żeby taki paszport dostał. To już oczywiście już jest praca Polskiego Związku Koszykówki, nie dla mnie, ale ja cały czas jestem stale w kontakcie. Myślę też, że udostępnię moje kontakty, umożliwię takie spotkanie i wizytację dla przedstawicieli PZKOSZ w Golden State Warriors. Warto pojechać, rozpocząć taką współpracę i mam nadzieję, że na Eurobaskecie 2025 ten duet Sochan-Podziemski zobaczymy, no bo ja sobie tego życzę jako kibic reprezentacji Polski. Wiem, że już i Sochan, i Podziemski razem rozmawiali, siebie nawzajem namawiali do gry w kadrze Polski, więc no mam nadzieję, że to będzie coś wielkiego.
No, czyli kwestią czasu, można powiedzieć, jest to, kiedy dostanie obywatelstwo, dlatego że tam chyba dziadkowie, tak, jeżeli dobrze, ty pewnie lepiej wiesz, jakby byli Polakami, natomiast rodzice już urodzeni poza granicami Polski. Natomiast z perspektywy czasu mówi, że zostały wysłane dokumenty. Ile jest jakby, jak blisko jest do tego, żeby ta sprawa trafiła do prezydenta, żeby takie obywatelstwo zostało nadane? Tutaj ze względu na klauzulę poufności za bardzo nie chciałbym zdradzać spraw prywatnych Brandina. Myślę, że tutaj już najlepiej byłoby rozmawiać z przedstawicielami Polskiego Związku Koszykówki. Jest spora szansa, że już w przyszłym roku Brandy się pojawi w Polsce. Tak jak mówię, jest w stałym kontakcie. Gdzieś nawet dzień po drafcie wysyłał SMS-a zarówno do mnie, do prezesa Piesiewicza, więc też widać od niego taki pozytywny entuzjazm i czasami no widać, że po prostu gdzieś tam zamarzyła mu się ta gra w kadrze Polski, też dlatego, że ten kontakt już jest od ponad roku, gdzie na początku były rozmowy bardziej pod kątem kadry U20, żeby z nami zagrał, ale jak się okazało, że tak eksplodował, tak dobrze grał, to od razu te rozmowy przeszły na kadrę seniorską i dziś planujemy, rozmawiamy. Ja też, tak jak mówię, staram się pomagać, czy to był Jeremy, jego rodzina, czy Brandin, jego rodzina, pytają mnie o Polskę, o związek, o naszego trenera, o zawodników. Zawsze jestem do dyspozycji, staram się pomóc, no bo mówię, robię to kompletnie bezinteresownie, tylko i wyłącznie dla dobra polskiej reprezentacji. No właśnie, a jeszcze chciałem cię zapytać o jeden temat, to znaczy, czyli o to nazwisko, które mnie interesuje, Marcin Gorta, którego też znam, wielokrotnie rozmawiałem. Bywałeś wielokrotnie na jego draftach w tym roku, ze względu na twoje obowiązki nie było to możliwe. Natomiast chciałem pokazać, że z jednej strony środowisko koszykarskie w Polsce jest w jakimś stopniu skonfliktowane. Ty pokazujesz, że można to środowisko łączyć, bo dobrze żyjesz z prezesem Polskiego Związku Koszykówki, jak i Marcinem Gortatem, który też jest gigantycznym wciąż ambasadorem, bo najdłużej grającym Polakiem, który też najwięcej osiągnął na parkietach NBA w Polsce. Jak pokazać albo jak sprawić, żeby to środowisko było jak najbardziej jeszcze scementowane, żeby, tak jak ty pokazujesz, ten jeden wspólny cel, czyli dobro reprezentacji Polski i polskich koszykarzy było najważniejsze? Tak, najważniejsze, żeby ta koszykówka zwyciężała. To może tak trochę brzmi prosto, śmiesznie, ale przede wszystkim ponad podziałami. Wydaje mi się, że teraz jest świetny moment, żeby też wykorzystać, w cudzysłowie, Jeremiego Sochana dla dobra polskiej koszykówki, dla popularyzacji basketu. Dlatego cieszy mnie właśnie, że wyszła taka inicjatywa, choćby od razu w jego pierwszym sezonie polecić tam, spotkać się, nie po to, żeby dać mu jakiś dokument do podpisu, nie po to, żeby na nim zarobić pieniądze. Prezes Piesiewicz był po to tam, żeby Jeremy w jego otoczeniu czuł się dobrze, żeby mu zaufał, żeby wiedział, jakie są plany. Spędziliśmy 3 dni z jego rodziną, z samym zawodnikiem, bo to jest najważniejsze. Najpierw relacja, tak jak w sporcie, tak jak trener. Często ludzie się dziwią, jak on tak wrzeszcze na zawodnika jego, bo ta relacja, którą ma, można powiedzieć, jest pewnego rodzaju taką ochroną, tak? A często wiadomość może być brutalna, ale jeśli jest na miejscu dobra relacja, zawsze mi się wydaje, że będą dobre z tego rzeczy i miałem nadzieję, że NBA przede wszystkim w Polsce będzie rosło, że będzie jeszcze bardziej zauważalne. Już widać, że przecież Marcin też wykorzystał Jeremiego chociaż podczas Polskiej Nocy w Waszyngtonie i mam nadzieję, że takich inicjatyw, takich wydarzeń będzie jak najwięcej, również z udziałem Polskiego Związku Koszykówki, no bo nie da się powiedzieć, że no, największe przełożenie, największe szanse, największa odpowiedzialność tutaj jest mimo wszystko na związku i ja mogę powiedzieć, że też jestem zaangażowany w różne projekty. Nie chcę do końca zdradzać co, ale w sierpniu będzie wielkie wydarzenie w Polsce z udziałem NBA i mam nadzieję, że to będzie taki początek, tak, tego właśnie, żebyśmy my wszyscy razem współpracowali w tym kierunku popularyzacji, wykorzystywania i żeby ten NBA było jeszcze bliżej Polski. To Rafał, na koniec, twoje takie prywatne teraz cele, marzenia, kiedy wdrapałeś się na szczyt, jeśli chodzi o skauta i zdobyłeś tytuł mistrzowski. Wyznaczyłeś sobie coś na tej lodówce? Napisałeś coś nowego? Myślę, że bardziej gdzieś tam cele w życiu prywatnym, a zawodowo, bo też nie chciałbym, tak jak wielu skautów czy kolegów po fachu, sprawia, że praca ich definiuje, kiedy nie wiem, nie mają tej pracy, nie znają swojej wartości lub kiedy idą na urlop, nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Jest to praca, jest to fantastyczna praca, wiele osób o niej marzy, aczkolwiek ja też mam swoje hobby, swoje zainteresowania, mam swoją żonę, rodzinę, znajomych i przede wszystkim na tym się skupiam. Teraz, nie wiem, niedawno zacząłem grę
w tenisa i teraz to jest dla mnie cel, żeby wygrać z moim serdecznym przyjacielem mecz niedługo w tenisa, a koszykówka nie chciałbym, żeby mnie definiowała, żeby moje wartości gdzieś tam znaczyła. Chcę się cały czas rozwijać, przede wszystkim chcę mieć z niej frajdę. Mam ogromne szczęście, że dzięki niej jestem finansowo niezależny, że mam możliwość poznawania bardzo ciekawych ludzi. Dla mnie koszykówka to jest też taka platforma do podróżowania po całym świecie, robienia świetnych przyjaźni, podróżowania, odwiedzania ciekawych miejsc i chciałbym, żeby cały czas tak to się trwało i dalej było, bo dla mnie to jest niczym piękny sen. Więc no, mam nadzieję, że po prostu nie nawalę do tego stopnia, że Denver Nuggets mnie zwolnią, a już nie ukrywam, że czekam na razie na nowy sezon, bo nie ukrywam, że pierwszy mistrzostki pierścień i bycie tam to będzie coś fajnego, daje mi to pozytywnego kopa i napędza do dalszej pracy. To jak mawiał Freud, że trwaj chwilą, jesteś piękna, tego ci życzę. Rafał Juć, mistrz NBA? Przede wszystkim i scout Denver Nuggets był moim i waszym gościem, także to była dogrywka. Słuchaj, dogrywka w Radiu Z. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.